W dzisiejszym filmie ponownie jesteśmy w YouTube Live, ale dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby dostać się na ten baner. Oczywiście, jaki jest najprostszy sposób, żeby się tam łatwiej dostać? Kupić Game Passy. Dzisiaj musimy sobie kupić Game Passy. Kupujemy sobie podwójną kasę za 400 Robuxów. Do tego kupujemy sobie oczywiście podwójne subskrypcje również za 400 Robuxów. No i dodatkowo kupujemy sobie Always Happy, czyli po prostu zawsze będę szczęśliwy. Czyli moje filmy po prostu będą prawdopodobnie lepsze. Dobra, i teraz wracamy do domu i dalej musimy nagrywać filmy i opanować do perfekcji cięcie filmów, bo to jest coś, z czym mam problem. Teraz w sumie musimy sobie tutaj jedzenie ogarnąć, bo mamy strasznie mało jedzenia. A kupmy sobie to, żeby szybko wbić to jedzenie. Dobra, znowu to sobie kupmy i jeszcze to sobie kupmy. No i dobra, mamy 100 jedzenia, teraz jeszcze energię musimy nabić. Szczęścia nie musimy już nabijać, bo szczęścia zawsze mamy 100%. Chociaż nie wiem, czemu pokazuje 0%. Może muszę nabić najpierw te 100%, żeby to zadziałało. W sumie zaraz przetestujemy. Było no troszeczkę dziwne, że jakby nie mam tego szczęścia. Dobra, i zobaczmy, czy jak się nabije do 100%, to potem mi nie będzie spadać. No bo tak powinien działać ten Game Pass, który kupiłem. Dobra, ale tymczasem wracamy do nagrywania filmów, teraz już możemy nagrywać taki jakiś symulator. A więc spoko, dobra, cyk, cyk. Dobra, mamy to i teraz musimy pociąć film. Teraz musimy pociąć film. Cyk, 96%, 88% i 97%. Dobra, poszło nam mega dobrze. Chyba będzie rekord, jeżeli chodzi o edit. No i mamy rekord, mamy 93% editu. Więc zobaczmy, ile dostaniemy za ten film. Z subów i wyświetleń oczywiście. I z tego co widzę, to też szczęście mi nie spada. Dobra, ale zobaczmy, jak ten film pójdzie. No i ten leci mocno, ten leci grubo z tego co widzę. 15 subów, 17 i dalej leci. 28 tysięcy subów dostałem. Jeszcze 23 tysiące kasa, więc nie. Dobra, nagrywam od razu kolejny film. Uj, tutaj musimy komentarze usunąć. Najmniej śmieszny YouTuber ever. No dobra, no to ty jesteś najmniej śmiesznym użytkownikiem, już cię tu nie ma. Ten tutaj hejtuje nasz film, no to też go musimy oczywiście usunąć. No i dobra, i nagrywamy kolejny film. 98% editu, 93%, a i zepsułem 70%, ale już tak dobrze było. Znowu byłby rekord, 87% editu, no ale i tak lepiej niż ostatnio. Ostatnio to jeszcze słabiej było. Dobra, ale dawaj, dawaj, wrzucaj się, wrzucaj się. Dobra, i znowu lecą suby. I ile teraz będzie subów? Teraz pewnie mniej subów będzie, chociaż ładnie leci w sumie. Nie, no więcej jest. 32 koła, 32 tysiące subów i 27 i dostaliśmy srebrny przycisk za 100 tysięcy subów, który pewnie gdzieś będziemy mogli sobie postawić, no to w takim razie postawmy sobie ten srebrny przycisk gdzieś. O, tutaj możemy sobie ten przycisk postawić, tylko ja go muszę tutaj tak na ziemi postawić z tego co widzę. Dobra, to tutaj go sobie postawmy. Szkoda, że nie da się go gdzieś na ścianie powiesić, to bym sobie tutaj nad łóżkiem na przykład powiesił ten przycisk. Dobra, ale wracamy do nagrywania, musimy jeszcze jeden film ogarnąć, no i teraz 3 negatywne komentarze, no. Tyle subów wchodzi, a ludzie takie negatywne komentarze piszą. Tutaj ten gościu znowu napisał, że to było złe, no usuwałem już go. Drugi kąt to założył gościu. Tutaj gościu napisał, że jestem najgorszym youtuberem, no to tego też musimy oczywiście usunąć. No i tutaj znowu gościu mi napisał, że ten film był śmieszny, ale go zmutowałem. No to my ciebie zmutujemy znowu. I teraz możemy Brookhaven nagrywać, czyli takie trochę Brookhaven. Dobra, to sobie nagrywamy Brookhaven oczywiście. No i znowu film musimy pociąć. Teraz musi się udać wszystko na 90. 82, 82 i 90. No prawie, prawie było. 85% editu. Dobra, teraz leci tu ładnie. Teraz leci tu ładnie. Widać, że Brookhaven lepiej się przyjmuje. Ludzie bardziej chyba Brookhaven lubią, aniżeli te wcześniejsze gierki symulatorowe. 44 tysiące subów i 32 tysiące kasy. Dobra, to w takim razie teraz musimy sobie zupgrade'ować nasz komputer na pewno i monitor. No i może jeszcze jakieś klawiaturę czy coś. Dobra, zobaczmy, ile teraz kolejny komputer kosztuje. Kolejny komputer kosztuje 110 tysięcy. No to w sumie nie mamy na niego. Myślałem, że będziemy mieć, ale na pewno monitor możemy lepszy kupić. Tutaj za 20 koła możemy sobie monitorek kupić. No i jeszcze jakąś klawiaturę może lepszą, taką za 17 koła klawiaturę sobie kupimy. Myszkę też jakąś dowaloną sobie kupimy, myszka za 14 tysięcy, no to jest chyba jakaś myszka, która sama za was gra. No i w sumie jeszcze mikrofon za 13 koła też możemy sobie kupić i kamerkę za 17. Dobra, i mamy wszystko, co mogłem kupić, teraz wracamy, trzeba uzbierać 110 tysięcy na nowy komputer. Kolejny film wrzucony i teraz to ładnie leci. Teraz mamy 67-70 tysięcy subów, za jeden film dostałem, żeby w prawdziwym życiu tak leciało. Oczywiście wy też pamiętajcie o subskrypcji i kolejny film wrzucony, zobaczmy, ile za ten subów dostaniemy. Powiem wam, że to Brookhaven strasznie ładnie się przyjmuje, tyle subów za to dostajemy. 90 tysięcy teraz dostaliśmy za Brookhaven. Dobra, to jeszcze jeden odcinek z Brookhaven, w sumie to z dwa musimy nagrać i będziemy mogli już kolejną gierkę nagrywać. Mamy 83% editu, nie jest najlepiej, nie jest najgorzej, ale wrzucamy kolejny film. No i zobaczmy, ile za ten łącznie dostaniemy teraz. 70, 80, 90, 100 tysięcy subów za jeden film dostałem. Dobra, i ostatni film z Brookhaven musimy nagrać i będziemy mieć kolejną gierkę. Dobra, teraz dobrze to pociąć. Cyk, 92%, 83%, no i 95%. Całkiem nieźle nam poszło i 91% editu było. No i za ten film łącznie 117 tysięcy subów i 82 koło kasy. Teraz w ogóle nagrałem sobie jeszcze jeden odcinek i teraz mamy 678 subów i teraz możemy nagrywać sobie, już wam mówię co, tylko muszę oczywiście negatywne komentarze usunąć. Teraz możemy sobie nagrywać Adopt Us, czyli no takie Adopt Me. I teraz oczywiście
oczywiście musimy pociąć nasz film. 97, 77, 82. No niestety, dobrze się zapowiadało, ale skończyło się źle, 86% editu. No i teraz dostaliśmy 143 tysiące subów i 100 koła kasy, a więc teraz na pewno możemy sobie lepszy telefon ogarnąć. Zobaczmy w ogóle, jaki teraz telefon możemy mieć. Teraz mamy taki za 500 tysięcy cegłowaty, niestety jeszcze. No ale z tym telefonikiem pewnie już będziemy więcej farmić tego. No trochę się farmi tego, ale w sumie nie jakoś mega dużo. Bardziej się chyba film opłaca nagrywać. Teraz w sumie możemy już na pewno sobie kupić lepszy komputer. Mamy 453 tysiące dolców. Zobaczmy, czy możemy jeden zupgrade'ować, czy więcej. Tutaj ten kosztuje 100 koła, kolejny kosztuje 620. Dobra, to na razie kupmy sobie ten za 100 koła i kupmy też sobie od razu nowy monitorek za 100 koła. Cyk, i już będziemy mieć dwa monitory, a więc na dwóch monitorach łatwiej się filmy edytuje, na przykład. I w ogóle tutaj jeszcze zobaczmy, ile kosztuje kolejny dom, bo tutaj w ogóle można domy kupywać sobie. Ja na razie mam ten najsłabszy dom i kolejny kosztuje 5 milionów. No dobra, to kolejny jest drogi i dzięki temu będziemy mieć po prostu więcej slotów na upgrade'y. O właśnie, a skoro o upgrade'ach mowa, to musimy sobie wyjść stąd. Wyjść stąd, bo mam 129 gemów, a więc możemy tutaj sobie tą skrzyneczkę otworzyć i dostaniemy kolejny jakiś upgrade. Mam nadzieję, że teraz coś innego mi poleci, aniżeli dzbanek do kawy. Teraz przydałby nam się jakiś router lepszy. Znowu dzbanek do kawy nam poleciał. Dobra, już taki dzbanek do kawy niestety mam, a więc nic nam to nie da. Wracamy dalej nagrywać filmy z Adopt Me. Chyba z Adopt Me teraz mogę nagrywać. Jestem ciekawy, od ilu w ogóle kolejna gra jest. Uj, teraz mamy już dwa tutaj monitorki, nowy komputerek, teraz powinno być lepiej. Kolejna gierka jest od miliona i to jest CubePet, czyli taki pet symulator chyba. Dobra, i lecimy teraz. Teraz będzie 3 razy po 90%. Dobra, żartowałem. Teraz jest 97, ale pierwszy strasznie zepsuliśmy. No i teraz 81. I teraz w sumie znowu energię musimy sobie nabić. Niech ten film się tam ładnie uploaduje, a my w tym czasie się wyśpimy porządnie, żeby mieć energię oczywiście do nagrywania. Dobra, zobaczmy, ile teraz nam za to wpadnie. Adopt Me 50, a myślałem, że tak zastopowało się, ale dobra, leci dalej. I teraz za ten film z Adopt Me dostaliśmy 186 tysięcy i złoty przycisk dostaliśmy. Dobra, to już mamy milion subów w takim razie. I możemy sobie oczywiście ten złoty przycisk postawić. Tutaj sobie postawmy ten złoty przycisk. No i cyk. Jestem ciekawy, czy te przyciski coś w ogóle dają. Musimy sobie tutaj kliknąć i tu powinno być napisane, czy te przyciski coś dają. Ale z tego, co widzę, te przyciski nic nie dają, bo tutaj nie ma nigdzie opisanych tych przycisków, a więc niestety to jest po prostu ozdoba. Dobra, ale musimy się jeszcze najeść, bo mamy tylko 50%, a w sumie zjemy sobie to, żeby nie marnować czasu, bo i tak mamy tej kasy dużo. Dobra, i dalej nagrywam. Ale teraz negatywnych komentarzy mi tutaj nasypało. Dobra, usuwamy. Tego też gościa usuwamy i tego też usuwamy. I teraz możemy nagrywać pet symulatora, takiego jakby pet symulatora. Dobra, i zobaczmy, ile za pet symulatora dostaniemy. Tylko jeszcze wiadomo, film trzeba pociąć teraz. Znowu mi się komputer zepsuł. Cały czas mi się psuje komputer, dopiero co go kupiłem. Jakiś wadliwy komputer mi dali. 95, prawie 96. Kurczę, czemu nigdy nie może być 3 razy? No dobrze. No i 92, musi się w końcu udać 3 razy trafić te 90. Dobra, ale niech się ten film wrzuci, zobaczmy, ile za ten film dostaniemy subów. No i za ten film leci mocno, zobaczcie, ile subów dostajemy. Pet symulator widać, że jest popularny. 618 tysięcy subów za jeden film dostałem. Dobra, to nagrywamy dalej tego pet symulatora w takim razie. Aha, bo tu jest trending, że to jakby ta gierka trenduje i za tą gierkę wtedy dostaje się więcej po prostu. Dobra, to teraz musimy sobie to wykorzystać, że to jest trending i tyle subów się za to dostaje. Teraz poszło mi mega słabo, mam 80% editu, ale zobaczmy, ile dostaniemy subów. 752 tysiące subów za jeden film. Tyle to chyba nawet MrBeast nie dostaje za jeden film. Dobra, teraz mamy rekord, teraz będzie rekord editu. Mamy 96% editu, a więc to musi być jakiś naprawdę mega dobry film. Dobra, zobaczymy, ile za ten film dostaniemy teraz. To już na pewno będzie jakiś viral. No i zasuwa to ładnie. 932 tysiące subów. No to całkiem nieźle. Mamy już 3,3 miliona subów. I teraz przy okazji też kupiłem sobie nowy komputerek i 3 monitory. No i zobaczmy, jak na tym będzie śmigać. Zapomniałem wam tego nagrać, ale następnym razem nagram. Dobra, i dalej pet symulator jest trending, a więc dalej możemy pet symulatora nagrywać i dużo subów za to prawdopodobnie będziemy dostawać. Dobra, i teraz edit. 95, 83. Dobra, nabiję sobie trochę subów, nabiję trochę sobie kasy i kupimy sobie nowy komputer. Dobra, teraz wrzucam film i myślę, że jak ten film wrzucimy, to już będę miał 10 milionów subów. Tak mi się wydaje, mamy 8,6, teraz już naprawdę dużo tych subów dostaję, a teraz miałem jeszcze 90% editu, a więc powinno być git. No i zobaczmy, jak to idzie. No, milion subów będzie, ale czy będzie więcej? 1,1 milion, aj, zabraknie jeszcze jeden film musimy wrzucić. Dobra, tutaj komentarz usuwamy, tutaj cyk i nagrywamy sobie pet symulatora oczywiście. Dobra, i teraz się postaram, żeby było 3 razy 90. 91, 93, ajaj, i ostatni zepsułem. Dobra, 89% editu, ale i tak będzie 10 milionów subów. No i teraz powiem wam, że te wyświetlenia mega mocno zasuwałem. Ile tych subów teraz leci? 2 miliony 200, 3 miliony subów, 3,5 miliona subów dostaliśmy i teraz dostaliśmy przycisk za 10 milionów. Dobra, to sobie go postawmy, tylko ciekawe, czy miejsca mi starczy, żeby go postawić. Dobra, postawmy go sobie tutaj. No i mamy przycisk za 10 milionów subów, chociaż troszeczkę źle to zrobiłem, ale dobra, niech tak będzie. Teraz w sumie musimy wyjść stąd i musimy sobie prawdopodobnie nowy komputerek kupić, bo już mam 5 milionów kasy, a więc raczej będę miał na nowy komputer, może na
nawet na dwa komputery. Dobra, jaki komputer mogę sobie teraz kupić tutaj? Za 2 miliony możemy sobie kompa kupić. Dobra, to kupuję tego za 2 miliony i monitorek jaki mogę kupić? Monitora nie mogę w sumie nowego kupić. Czy mogę? Nie, mogę tutaj za 1 800 000 sobie ten kupujemy. No i dobra, i na razie tyle starczy. Jeszcze w sumie tutaj myszkę możemy sobie nową kupić. A taką za 450 tysięcy z jakiegoś Hazera. Prawie jak Razera, nie? Tylko że zamiast R to H. Tutaj klawiaturę test Hazera możemy sobie kupić. No i dobra, i tyle. Wracamy do nagrywania. Dobra, i teraz musimy dobrze pociąć. Teraz musi się udać. 87, ale dobra, nie jest źle, nie jest źle. 87 jest git. Dobra, 73. Powiem wam, że teraz to był mój najgorszy edit. 73% editu. Gorzej jeszcze nie było. Zobaczmy, jak ten film w ogóle pójdzie. Dobra, ale pomimo tego, że edit był słaby, to te suby i tak zasuwają. 2 200 000 subów nam wpadło. I w kolejnym odcinku moim celem będzie wbicie 100 milionów subów. Ale w tym to będzie na tyle.